Około 25 milionów złotych zamierza wydać Suwalski samorząd na realizację hali sportowo-widowiskowej, która przez ministra Sportu i Turystyki została uznana za inwestycję o szczególnym znaczeniu. W czerwcu do naszego ratusza dotarła informacja o przyznanym przez ministerstwo dofinansowaniu budowy tego obiektu. 10 milionów złotych z resortu pokryje około 40% kosztów inwestycji. Na koniec ubiegłego tygodnia urząd miejski ogłosił przetarg na budowę obiektu, który przez Suwałca Został nazwany suwałki arena. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ponad 6600 m2. Zewnętrzna bryła budynku będzie miała około 16 metrów wysokości. W budynku znajdzie się niemal 1750 m2 powierzchni sportowych. Będą pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Trybuny zmieszczą 2165 osób. Dla sportowców Zaplanowano również salę treningową o wysokości 8 metrów i łącznej powierzchni 340 m2. Hali tej klasy nie ma w promieniu 200 km, a będzie ona strategicznym obiektem dla sportu wyczynowego w naszym mieście. Niewątpliwie cieszą się z niej siatkarze Ślepska, dla których zarówno treningi, jak i rozgrywki w niewielkiej hali Osiru są dość trudne, ale kibice też zyskają. Wreszcie będą mogli obserwować zmagania sportowe w godziwych warunkach. Wykonawcą powinniśmy poznać do końca sierpnia. Jeśli budowa ruszy i przebiegać będzie zgodnie z planem, to za dwa lata będziemy cieszyć się nowym, w pełni wyposażonym obiektem z zagospodarowanym wokół niego terenem.